Tu się urodziłem. Moje korzenie to Rajcza, Żywiecczyzna, Góralszczyzna. Pracowałem w Opolskim, Śląsko-Polski, no, w gospodarstwach wielkotowarowych. Notabene do dnia dzisiejszego kombinat Kietrz funkcjonuje i ma spore efekty. Tam wyniosłem wielką szkołę, jeżeli chodzi o rolnictwo. I tutaj to też miałem możliwość zastosowania. No ale jak to się mówi, rolnik na zagrodzie równy wojewodzie i musi też znać wiele różnych tematów, więc oprócz tego, że praca w polu, że załóżmy hobby na koniach, jeżdżę na nartach jako góral, no muszę jeździć na nartach, też to jest piękna sprawa. Lubię robić w drewnie, no bo jako rolnik no muszę gdzieś tam do wozu jakieś części dorobić. Lubię też, powiedzmy, takie podstawowe sprawy, jeżeli chodzi o metaloplastykę. Nie widać tutaj, ale tu jest feldschmida. To jest taki napęd, palenisko ręczne. W garażu tam mam kowadło, młotek, to gdzieś tam coś naprostować, coś wygiąć, coś zrobić. Także, ale w drewnie, no to w ramach relaksu, w ramach takiego odpoczynku, to mam tutaj taki garaż, sanki, jakieś tam kołyski, jakieś konie, takie tam różne tematy. Angażuję też ostatnio legowisko dla kotka, robiłem z wnukiem i takie różne sprawy. Gwiazdy na okres bożonarodzeniowy. Jedną zrobiłem dla wnuków, jedną zrobiłem dla zespołu regionalnego Ziemia Ryczańska. Także to jest takie moje hobby, moje odrzucenie się od takiego tematu, no powiedzmy, jakiegoś stresującego. No tak, człowiek odpoczywa. Jeżeli chodzi o drewno, no to też powiedzmy zawsze tutaj, jak to górale mają nadania, jest tam parę działek, które są zalesione i można z tego drewna korzystać, no ale to są głównie świerki, więc też trzeba dbać, jeżeli tam jakaś posusz jest, no to trzeba go wyciąć. Trzeba obrobić, no to niekiedy na tartach, niekiedy powiedzmy na opał. Po prostu no, samemu się to robi, samemu się wykonuje. Trzeba też ponasadzać. Także no, pracy pod dostatkiem i tak jak to się mówi, no nie jest to monotonne. To nie jest, rolnictwo nie jest monotonne. Wieloma rzeczami trzeba się zająć. Nie nudzi się, no bo różne tematy są na czasie. Także góry, no, jeżeli chodzi o góry, no przeszedłem wszystkie na piechotę. Wszystkie tysięczniki. Kiedyś jeszcze miałem młodsze dzieci, no to na ranną, porannej śniadanko, plecak, no i w góry, albo do pociągu i dojeżdżało się do odpowiedniej miejscowości, gdzie było podejście, albo po prostu plecak i od domu bezpośrednio, tak jak na Boraczą, z Boraczej na Lipowską, z Lipowskiej przez Cąpel do Rajczy. No to był cały dzień marszu i można było być z dziećmi na chwilę, z chłopcami. Można było w ten jeden dzień tak fizycznie aktywnie odpocząć. No a tak, no to cały tydzień praca, dwa etaty, plus jeszcze to gospodarstwo, wszyscy byli zaangażowani w domu w pracę, małżonka, chłopcy i tak dalej. Zajmowałem się też w pewnym okresie serowarstwem, kiedy sytuacja polityczno-gospodarcza trochę się w Polsce zmieniła i rolnicy zaczęli likwidować owce, krowy i tym podobne, bo się nie opłaciło, bo zamykali zlewnie, zamykali mleczarnie. No to jako doradca rolny musiałem ratować sytuację.
czy chciałem, może nie musiałem, bo nie musiałem, ale chciałem ratować sytuację i powiedzmy opracowałem taką na bazie oscypka, opracowałem taką technologię produkcji serów, zacząłem to robić, zachęcałem rolników, no ale też spełzło, no nie za bardzo aktywnie, na niczym, ale dzisiaj w sumie dwa gospodarstwa na terenie dwóch gmin są, które produkują tego typu sery, także temat się ostał o tyle, o ile. Także no, zawsze coś jest do pracy, zawsze coś jest do działania, zawsze coś jest do tworzenia i mimo, że jestem na emeryturze, nie nudzę się.